Doczekaliśmy się skoku wylądowanego poza 140 metrem. Jak odpowie lider Pucharu Kontynentalnego Markus Schiffner? On dzisiaj rano w pierwszym skoku 139 metrów był już blisko tej przerywanej czerwonej linii. No i teraz czeka na zapalenie zielonego światła. Dzisiaj przed południem Markus na miejscu piątym. Jest już zielone światło dla skoczka z Austrii. No i popatrzmy spokojnie na ten skok. Dobra prędkość na progu. Ładnie i daleko leci. No i brawa dla Schiffnera. Kolejna próba ponad 140-metrowa. Tak się wydaje tutaj z naszego stanowiska. Tak, 143,5 metra. A zatem lider Pucharu Kontynentalnego nie daje za wygraną, można powiedzieć. Przegrał dzisiaj rano z Wolgenantem, z wiceliderem, ze swoim młodszym kolegą z reprezentacji. Ale teraz odpowiada tutaj piorunująco. Odpalił taką petardę, jak to mówią skoczkowie w żargonie. 143,5 metra. 1,4 metra na sekundę pod narty, czyli trochę słabszy wiatr niż miał skaczący przed nim Wolgenant. No i nie ma innej możliwości. On będzie liderem na półmetku tego drugiego konkursu.